O roli organizacji pozarządowych we wspieraniu i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych dyskutowano podczas konferencji, która odbyła się 10 kwietnia w Policach. Miała na celu zacieśnienie współpracy między przedstawicielami lokalnych instytucji i wymianę doświadczeń. Konferencję o takiej tematyce zorganizował Powiatowy Urząd Pracy na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Policach. W tej formie odbył się po raz ósmy. Celem dzisiejszej konferencji jest zaprezentowanie roli, jaką pełnią organizacje pozarządowe w wspieraniu i aktywizacji osób niepełnosprawnych na polickim rynku pracy. Na rzecz osób niepełnosprawnych są tworzone projekty, które mają im pomóc na przykład w znalezieniu pracy. Jeden z nich to projekt Pracownia Aktywności Zawodowej. Dzięki niemu beneficjenci mogą zdobyć nowe umiejętności zawodowe, logistyka, kucharz małej gastronomii oraz sprzedawcy z umiejętnością obsługi kasy fiskalnej. Projekt jest dofinansowywany ze środków unijnych i rozpocznie się 1 stycznia 2015 roku. Projekt jest ciekawy, dlatego że również daje szansę uzyskania stypendiów w okresie odbywania, powiedzmy, uczestniczenia w tym szkoleniu. Podczas konferencji prelegenci mówili również o środkach unijnych na rzecz niepełnosprawnych oraz ich rehabilitacji zawodowej. Organizatorzy, Powiatowy Urząd Pracy, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz Stowarzyszenie Amicus zaprosili do udziału w konferencji osoby niepełnosprawne, lokalne instytucje, organizacje pozarządowe, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz przedstawicieli władz gminnych i powiatowych. Ci ostatni niestety się nie pojawili. Jak się dowiedzieliśmy, na ten dzień zaplanowano w Starostwie Powiatowym posiedzenie zarządu.